3 z 5, raz, 2, 3, 4, 5, to liczę jako jeden. 3 z 5 sprzętów walą mocno w sentymenty kompletnie różne, więc będzie dzisiaj bardzo ciekawie, a ja zapraszam Was na film. Lipiec, wakacje, odpoczynek, z tym to nam się kojarzy, a mi kojarzy się między innymi z Dragon Ballem. 15.30 RTL 7, a ja mam dzisiaj dla Was Realme GT Neo 3T wersja Dragon Ball Z Edition, więc to jest, nie ukrywam, coś na co, co bardzo mnie zainteresowało, kiedy się dowiedziałem, że będę mógł to odpakowywać. Oczywiście już nie mogłem się powstrzymać, ale pokażę Wam wszystko to, co znajduje się w pudełku. Poza tym coś, co sprawiło, że teraz jesteśmy prawdziwie wielką, globalną firmą, a Paweł Górka, nasz cudowny redaktor, bardzo się ucieszy, gdyż w końcu mamy rumbę i Paweł może przetestować rumbę. W życiu bym nie zrobił mu tego, żebym sam wziął i przetestował rumbę, mimo że strasznie chciałem, bo nigdy żadnej nie miałem. Ale ten dzień nadszedł. J7 wylądował już u nas, jest tutaj na moim stoliku i jest nawet zabezpieczony oryginalnie, czyli żaden wcześniej recenzent tym odkurzaczem nie odkurzał. To jest spoko, bo nie lubię dostawać po 70, a potem wyciągać ich brudów. Rumba, dziękuję za to, że jestem pierwszy. Potem mamy tajemnicze pudło. Tajemnicze pudło jest mega tajemnicze. ReArt. W życiu nie zgadniecie, co tam jest. Więc, ale to jest coś, co bardzo spodoba się wszystkim, którzy lubią Apple'a. Więc to jest taka mała zajawka, ale dopiero na unboxingu powiem, co tam, pokażę Wam, co tam się znajduje. Co mamy jeszcze? Jeszcze mamy, moi drodzy, Prido. Mamy tutaj wideorejestrator samochodowy z kamerą cofania. Więc to jest naprawdę fajna rzecz. Jeżeli nie macie kamery cofania, to polecam każdemu mieć. Ja od kiedy mam w jednym z samochodów, to w życiu za nic nie oddam. A tutaj, proszę, można posiadać. I mamy tutaj jeszcze dwa takie sprzęty smart home'owe. Dwa od firmy EVVR. EVR. Chyba się tak to mniej więcej wymawia. Smart Relay i Smart Switch Sub Assembly. Takie niewielkie urządzonka. No to lecimy. Teraz tylko jest pytanie jedno i najważniejsze. Co najpierw? Zaczynamy oczywiście od sentymentów. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Z, Z. I przypominam się, jak miałem 10 lat, to było ponad 20 lat temu, co jest smutne. Pamiętam, jak RTL 7 startował. Jezu, to znaczy, że jestem stary. Niemniej jednak mamy Realme, które uderzyło w nuty sentymentalne. Jeżeli myślicie, że taki telefon pełen postaci z anime, albo jak ktoś powie bajki, to będziemy tutaj źli. Anime to jest telefon dla nastolatków, to nie. Chyba że ludzie z lat 90. nadal są nastolatkami, nadal się czujemy nastolatkami. Niemniej jednak super, super, super sprzęcior. W sensie nawet nie jest istotne, co on tam ma w środku. To Julian sprawdzi, czy on jest faktycznie fajnym telefonem. Ale jeżeli chodzi o zewsząd, to jest genialny. Dobra, zacznijmy od opakowania, bo tutaj chyba z 15 minut będę mówił o opakowaniu, bo jest takie genialne. No to tak, moi drodzy. Mamy opakowanie wypakowane Songiem. Ja wiem, że on był Son Goku i się powinno mówić Goku i w moich pierwszych wrażeniach już potem nawet używam Goku. Niemniej jednak w moim sercu to zawsze będzie Songo. Mamy Songo, który jest tak, na samym początku zwykły Songo, Songo SSJ1 i Songo SSJ3, bardzo ładnie wyeksponowana jedna postać, bo on jest po prostu w kilku formach Super Saiyanina i taka matowa, to jest śliskie, to jest matowe, fajnie się tego, naprawdę fajnie się tego dotyka, a tutaj mamy Songo w kilku pozycjach, zwykłej, oczekując na walkę tutaj, już się do niej szykuje, a tutaj, że tak powiem, sprzedaje swojego słynnego kopa już w swojej wersji SSJ3. Z tyłu możemy zobaczyć podstawowe informacje o Realme GT Neo 3T, czyli że mamy ładowarkę 80 W, super charge, że mamy Snapdragona 870 z 5G, że mamy wyświetlacz 120 Hz AMOLED-a, no i że mamy stainless steel, jeżeli chodzi o wykonanie. No to co? Otwieramy, patrzymy, co się znajdzie. A moi drodzy, i teraz to niby odkładamy i błąd. Bo, proszę, co tutaj ukryli? Ha! Ukryli różne etapy, najważniejsze walki Songo z Dragon Ball'a.
Oczywiście zetki. Pierwsze, czyli jeszcze jak był Kaioken i walczył z Vegetą. Dwójeczka, jak walczył z Frezerem na Namek i pierwszy raz stał się SSJ-1. Potem mamy Komurczaka. Dalej jest SSJ-1, bo przypominam, że SSJ-2, on tam wtedy próbował być SSJ-2, ale mu się nie udało. Stał się SSJ-1,5 i dopiero Gohan zdobył SSJ-2, dzięki czemu pokonał Komurczaka. Dlatego nie ma tutaj SSJ-2. Gdyby był, to byłby błąd. No i SSJ-3 walczący z Buu, z tym złym Buu, bo wiadomo, że potem Buu wydalił tego swojego grubego Buu i ten Buu był dobry. Więc tutaj mamy wszystkie najważniejsze walki Dragon Ball Z za kamerą. Magda się dziwi, że ja naprawdę to wszystko pamiętam po 22 latach. Droga, wszystkie androidy pamiętam, które tam walczyły najpierw po stronie Komurczaka, a potem przeciwko niemu. Dobrze, dalej. Następnie mamy tutaj pięknie wyeksponowanego znowu SSJ-3. Bardzo fajnie to jest, naprawdę dopracowane ten rysunek. To wszystko wygląda naprawdę fajnie, naprawdę super. Przy okazji jeszcze co wam... dwie małe rzeczy, które chciałem jeszcze pokazać. Odnośnie tego pudełka, bo jestem nim zachwycony. Z tej strony mamy logo Realme oraz Dragon Ball Z. A tutaj to już w ogóle trzeba być geekiem, żeby zajrzeć, o co chodzi. To jest to urządzonko, o którym oni sobie klikali i szukali Dragon Balls, nie? Czyli tych kul od głównego smoka. I widzicie, że tutaj jakby pokazuje ikonka, gdzie jest ta kula, trochę do przodu. Chodzi o to, że to jest ten Dragon Ball. Ja tak to rozumuję, więc takie małe niuanse lubię. Detale są fajne i tutaj jest bardzo dużo detali. Jeden minus, ale do niego dojdę. Więc tak, wyciągamy nasze opakowanie z instrukcjami, które jest zawsze nudne i wygląda tak samo, ale niekoniecznie, bo tutaj mamy Buu, tutaj mamy tego fajnego, tą ostatnią formę, która została pokonana, no właśnie, przypomnijcie sobie, w jaki sposób Son go pokonał, a gdy sobie zaczniemy wyciągać rzeczy, no to dalej jest ekstra. Dalej jest ekstra, bo po pierwsze mamy taką fajną kartę z Shenlongiem, całkiem ładna, zanim jeszcze był Dragon Ball GT, on się rozdzielił na te wszystkie złe smoki. Jeszcze mamy zwykłego Shenlonga, bardzo, bardzo fajnie. Też jest taka matowa, jakby trochę wypukła i sporo naklejek. Gdybym pokazywał, mówił o wszystkich postaciach na naklejki, to by mnie tutaj poćwiartowali, ale mogę wam tylko pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Więc mamy cztery zestawy naklejek, na których mamy naprawdę sporo postaci. Trochę brakuje, na przykład bardzo mało dla mnie jest Vegety tutaj, ale niech będzie. To, co mi się nie podoba, copyright. Wszędzie mamy copyright. Każda naklejka ma copyright. Tak są. A poza tym no, są podstawowe takie instrukcje Realme. One już nie mają żadnych elementów Dragon Balla. To jest przyściutko tutaj. Dalej mamy telefon. Proszę. No to nie? Jak wygląda telefon? I fajnie im to wyszło. Z przodu, wiadomo, po prostu Realme, który... Proszę bardzo, jeszcze tutaj klikniemy, ma Realme UI Dragon Ballowy. Nie tylko samą tapetę, tą podstawową, na której mamy znowu Songo w wersji podstawowej oraz SSJ, ale również cały UI, wszystkie ikonki też są w stylu naszego kochanego Dragon Balla, więc super. A z tyłu, no bo tam można coś poszaleć, bardzo fajnie im to wyszło. Nie kombinowali z jakimiś postaciami z Dragon Balla, tylko zrobili w kolorach Dragon Balla. Więc mamy tutaj trochę bardziej, to nawiązuje do strojów, które oni nosili. No i mamy to znane nam, jeżeli oglądaliście Dragon Balla, logo z tyłu. Więc naprawdę taki bardzo fajny dla fanów, dalej fanów Dragon Balla, telefon, szczególnie, że super się pojawił, nie? Jakiś czas temu, więc trochę Dragon Ball wrócił do naszych serc. Ściągam to. Patrzę dalej. Minus to. Po co to komu? Serio, jeżeli kupuję telefon Dragon Balla, to nie chcę go potem przykrywać po prostu zwykłym Realme, no. No hello. No nie o to chodzi, więc mamy no plus, że dali jakąś osłonkę, ale też mogłoby być to tak naprawdę nadrukowane z czymś nawiązującym do Dragon Balla. Jest tutaj tak minus za ten detal, a za ten detal duży plus, gdyż mamy nawet tą pineskę do wyciągania karty SIM i ona też ma wygrawerowanego Dragon Ball Z. Więc tu jest fajnie widać, że naprawdę się na tym skupili. Chcieli, żeby było dobrze i ja to doceniam. Poza tym jeszcze co znajdziemy w telefonie, no to znajdziemy tą 80-watową ładowarę, więc jest konkret. No i kabelek USB do USB-C.
to już wszystko to znajduje się w opakowaniu, więc jeżeli jesteście, no cóż, fanami Dragon Ball albo trochę wam to uderza w nostalgię, to naprawdę Realme się postarał, zrobił to miodzio. Kolejna kamera samochodowa, ale jako że są wakacje, mamy różnego rodzaju sytuacje. Koniecznie obejrzyjcie jeden z moich ostatnich filmów, w którym opowiadałem, co mi się stało w Liechtensteinie. Więc warto jest mieć kamerę samochodową, a tym bardziej, czyli wideorejestrator samochodowy, a tym bardziej, jeżeli ma funkcję kamery cofania. Bo ja osobiście posiadam jedną, tak jak wam wspominałem, i jest to genialne. Więc tutaj mamy kamerkę Prido. Powiem szczerze, pierwszy raz mam ją w ręku, pierwszy raz ją widzę, ale widać, że jest to firma polska, Prido spółka ZO w Warszawie, Prido.pl, mamy zawartość opakowania, mamy tutaj sporo napisane po polsku, więc to już jest plus. Jeżeli lubicie polskie produkty, wspieracie polskie firmy, no to proszę. A ja już ją sobie otwieram i wam pokazuję. Bo samo opakowanie jest ładne. Tutaj mamy, ono jest ogółem matowe, ale są takie elementy mieniące się, które pokazują no, samą tą kamerę. Tutaj mamy do czynienia z Full HD. Przednia kamera, to tutaj sobie patrzę, to jest 1080, tylna to jest 720. Mamy asystenta pasa ruchu, mamy tryb parkingowy, nagrywanie w pętli, kamery cofania, dwie kamery, ekran dotykowy, duży ekran, prawie 10 cali. No, jest duży. I mam wrażenie, że ładny. Ojejku, ależ on jest. Jak to teraz wyciągnąć? Aha. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Ło, ile tu jest kabli. Dobra. Oto i kamera. Czytam wyświetlacz. Widzę, że mamy folię tutaj z przodu, więc ją ściągnę, żebyście zobaczyli, jak ona się prezentuje. Jest naprawdę duży, ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Tutaj mamy z tyłu, widzę tą kamerę 1080. Ciekawy sposób montażu. Trochę... To chyba się po prostu montuje na nasze istniejące lusterko. Tak bym podejrzewał. Mamy z góry przycisk włączenia, a od dołu mamy tak, wyjście na kartę, widzę microSD, mini USB, nie lubię, wolałbym, żeby było USB-C oraz dwa wejścia, jedno na jacka, więc podejrzewam, że ono jest wykorzystywane do kamery tylnej, a to nie wiem, do czego służy, ale może się dowiem. Co mamy dalej? To mi wygląda na zestaw parkingowy, czyli ta kamera, nawet jeżeli nie będzie was przy samochodzie i ktoś wam go stuknie, no to ona po prostu nagra, co tam się z przodu działo, co tam się z tyłu działo. Czy mam rację? Nie do końca. To nie jest zestaw parkingowy. To jest po prostu tylna kamera. Ok. Czyli tak czy siak ona ma tryb parkingowy, ale to jest tylna kamera. Chyba, że to jest tylna kamera z zestawem parkingowym, bo widzę tutaj bezpośrednio kabelki, więc podejrzewam, że je wpinamy do bezpieczników. Tak, żeby ona miała ładowanie bezpośrednio z... także pan miał ładowanie bezpośrednio z akumulatora. Tak na to wygląda. A tutaj mamy, tak, czyli to wpinamy do przedniej kamery, w tym miejscu pewnie, odwrotnie, tu czy tu, tutaj. A to jest podpisane. To jedno to jest GPS, czyli ona ma jeszcze GPS-a. Podejrzewam, że nie dostałem go już w zestawie, ale możemy podpiąć GPS-a. No, no powiem szczerze, wygląda fajnie. Zacnie. Tutaj jest tylna ta 720, bardzo malutka. Więc no póki co mi się naprawdę podoba to, co tutaj widzę. Jak to będzie wyglądało dalej? Mamy kolejny kabel. Tutaj mamy mini USB. I USB, więc w takim wypadku to jest kabel główny zasilający, no chyba, że podpinamy bezpośrednio, mówię, do akumulatora, do czego zachęcam. Dobra, tutaj mamy jakieś kolejne elementy montażowe, podejrzewam, żeby ją lepiej zamontować do tego lusterka, one są chyba gumowe z tego, co widzę. Guma. Ciekawe, ciekawe. Zaraz dojdę do instrukcji, to ona mi już wszystko powie. O!
No, Prido. Chyba wybaczę Wam tego mini USB, bo mamy tutaj wejście z dwoma wejściami na USB. Czyli nawet jeżeli podepniecie do miejsca, w którym ładujecie, w którym teoretycznie kiedyś się ładowało zapalniczki, no to będziecie mogli dalej na przykład ładować sobie telefon. Grzech wybaczony, jest ok. Potem tu chyba coś było, co wyciągnąłem w takim razie. Szmateczka, żebyśmy mogli sobie ją przecierać. Fajnie. I instrukcja. Instrukcja się na pewno przyda. Bo instrukcja nam powie, w jaki sposób go zamontować. Miejsce na rejestrator. Tutaj, że jest info z tyłu, powinna być pod sufitka. Moje pytanie. Ja cię kręcę, macie plus miliard. Ok, lista języków. Numer 1, polski. Numer 2, zaraz powiem. Numer 3, Cestina. Numer 4, Deutsch. Zaczynam się uczyć. 5, English. 6, Magyar. 7, Ruski. 8, Slovencina. A 2, Śląsko-Gotka. Pierwsza kamera, która jest tak. Dziękujemy za kupienie rejestratora marki Prido. Nie umiem mówić po śląsku, ale nie, no to jest szapoba. To mi się podoba. To naprawdę respektuję. Okej, czyli tutaj popatrzę tylko, żeby szybciutko zobaczyć. Dużo pisze o kamerze tylnej, ale nie pisze za bardzo o kamerze przedniej. Pokazuję tylko, ale no podejrzewam, że dołączona do zestawu kamera tylna może działać tylko kamera cofania, w tym celu, że podłączy do wiązki światła cofania czerwony kabel znajdujący się w zestawie. Aha! Czyli ten kabelek podłączamy do i wtedy na przykład jak będziemy No dobra, to chyba będę musiał się poradzić kogoś na przykład z wideorejestratora 24, żeby nie pokręcić, ale naprawdę chyba dostałem bardzo ciekawą kamerę. Coś, ja lubię, jak ktoś mnie zaskakuje i tym razem, nie licząc śląskiej głodki, za co macie po prostu plus miliard, to naprawdę Prido zrobiło kawał fajnej roboty. I mamy tutaj naprawdę fajny zestaw. Ta recenzja będzie ciekawa. Czy ja muszę oddać potem tą kamerę? Mam nadzieję, że nie. Chyba mi się bardzo podoba. A ja lecę do kolejnego unboxingu. Oto i on. iRobot Roomba J7. Ja prosiłem iRobota o robot do testów jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy pisać pierwsze teksty na SmartMe. Ale w końcu udało się. Jest. Dotarł. A Paweł będzie mógł w końcu go przetestować. Po wszystkich Roborockach, Dreamy i całej masie innych robotów nadszedł on. Nadeszła Roomba J7, czyli no taki fajniejszy model, bez stacji do samoopróżniania. Zresztą jak widać, no bo jest to za małe opakowanie, ale ja już to otwieram i zobaczmy, jak on się prezentuje. Trzeba przyznać i pamiętać o tym, że mimo wszystko Roomba to zaczęła. Ok, iRobot i Roomba to był pierwszy tego typu robot, potem pozostali kontynuowali. Jeżeli chodzi o wygląd tutaj ten przedni, to całkiem w porządku. Jest typowa wytłoczka, ale ładnie to jest powkładane. Tutaj od razu mamy robota na samej górze. Widzę kamerę z przodu, czyli on posiada nawigację opartą na kamerze. Tutaj mamy przycisk. Przycisk uruchomienia robota. Ładny jest. Taki stalowo-czarny. Jeżeli chodzi o wygląd, to jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o wagę, to jest bardzo ciężki. A od tyłu, no to tutaj jest rewolucji co niemiara w stosunku do tego wszystkiego, co ja testowałem dotychczas. Mamy jedną szczotkę boczną, miejsce na drugą szczotkę boczną widzę również tutaj. Nie do końca do czego jest ta część taka chropowata, ale może kiedyś się dowiem. Mamy podwójną szczotkę gumową. Nie pojedynczą, tak jak u wszystkich innych. Roomba ma podwójną Aeroforce, zresztą to jest trademark od nich. No wygląda fajnie, tutaj to wszystko chodzi w porządku. Tutaj mamy pojemnik. Jest pokazane, żeby tutaj nie lać wody, ale ja zaraz sobie otworzę go i zobaczę. Tu się przyciska i on wtedy tak wychodzi. O, proszę. Dobra. Tu jest... No tak, jest dosyć skomplikowany. Tu mam przycisk. Przycisk, żeby sobie otworzyć, wyrzucić śmieci.
Powiem szczerze, że jestem już przyzwyczajony do robotu ze sesjami do samoopróżniania. Tak się wklikuję. Tu jest filtr z tego, co widzę. Dalej wszędzie pokazuje. Aha, on mi mówi, że można myć to wszystko wodą, nie można myć wodą filtra. Pewnie go się w ten sposób wyciąga, tak. Czyli pamiętajcie o tym, żeby nie myć filtra. Nawet jest wygrawerowane logo iRobota na samym filtrze. Dobra. Włączmy cię tutaj z powrotem. Wygodnie to wchodzi. No, trzeba przyznać, że Roomba i ogółem iRobot jest ogromne doświadczenie w budowaniu robotów do czyszczenia, więc też się spodziewałem wysokiej jakości, ale patrzę dalej. Mam instrukcję. Instrukcja, gdzie postawić stację ładującą. Taką podstawową, to już widzę, ale zaraz Wam ją pokażę. Potem jest dosyć gruba instrukcja sama do robota. Dwie rzeczy. Instrukcja, a to jest gwarancja. Czy instrukcja jest w języku polskim? Na pewno nie będzie śląskogodka, jak było przy Prido. Ale czy chociaż jest język polski? Moje pytanie brzmi. English, François... Jest polski, jest na samym końcu. Ale fajnie. To dobrze. Dobra, ale tutaj... Dobra, szukamy dalej, nie będę jeszcze komentował. Wyciągam kolejne zaślepki. Tu już jest stacja do samoopróżnienia. Jak na nią patrzę, to jest ona oldschoolowa. Trochę mi się kojarzy z moim roborokiem, z szóstką. Jest tutaj, widzę, troszkę wyżej wysunięte są te złącza do ładowania niż w tamtych. One zawsze były tutaj zlicowane, ale nadal jest dosyć wysoko. Jest dziwny znaczek. To jest znaczek dla kamerki, żeby on wiedział, jak się ustawić. Widziałem podobne znaki na autostradach w Niemczech. One są do jazdy autonomicznej. Tutaj mamy drugą szczotkę boczną. Ale nie. Czegoś mi tu brakuje, żeby ją tu podłączyć. To ona jest mimo wszystko do tego miejsca. Czyli tutaj mamy coś innego. Co my tam mamy? To jest pudełeczko. Dodatkowy filtr z tego, co widzę. Tak. Tu jest dodatkowy filtr w zestawie, a także kabel do zasilania do stacji. Dobra, i to chyba jest wszystko. Mocno minimalistycznie, ale jak na to wygląda. Ciekawi mnie zatem, do czego jest druga dziura w robocie. Zerknijmy szybko do instrukcji. Może się dowiem. Jeśli chodzi o jego budowę. Ostrzeżenia. Ładowanie. Powiem Wam, że nigdy nie miałem czujnik kierunku ruchu. Aha, okej. Okay. Czujnik kierunku ruchu. To jest coś, czego jeszcze nie miałem do czynienia. Co jeszcze sobie możemy obejrzeć? Jeszcze Wam pokażę jeszcze raz tą Roombę. Tu jest ten główny przycisk. Jeszcze zobaczmy, jak się ściąga tutaj, żeby wyczyścić tą główną szczotę. Ok, tu jest taki zatrzask, wtedy sobie wyciągamy i możemy sobie ściągnąć ze włosów, aczkolwiek przez to, że to jest guma i ona ma taką budowę, to raczej to, żeby były duże włosy, to będzie niska szansa. Teraz tylko pewnie się trochę pomęczę, żeby to z powrotem włożyć. Ok, udało się, ale super prosto nie jest. Spodziewamy się troszkę prostszego rozwiązania. Dobra. Ładna, pierwsza Roomba Smart Me. Kolejne sprzęty, tym razem typowo smart home'owe, mamy od EVVR Smart Relay oraz Smart Switch Sub Assembly. Tutaj jak patrzę na tył, to pisze, że są 50% mniejsze niż konkurencja, no i nie potrzebują kabla neutralnego. Czy są 50% mniejsze niż konkurencja? Za sekundę się dowiem, gdy jest na przykład porównam do Sonofa Mini, albo jakiegoś takiego innego kontrolera, ale tak, zacznijmy właśnie od Smart Relay. Tak wygląda opakowanie. Jak fajnie, to jest jedna pojedyncza śrubka, ktoś się namęczył, żeby je tak zrobić. Okej. Okay. No nie mówmy, że to jest 50% mniejsze niż konkurencja. To nie jest prawda. Ale mamy wejście. On tutaj ma NN.
ale podejrzewam, że jeżeli pisze, że niepotrzebne jest neutralne, to da radę bez. L i out. OK. Maksymalnie 3 ampery, działa po 2-4 GHz i ma wsparcie dla HomeKit. Więc proszę. Kolejny sprzęt, który jesteśmy w stanie sobie wrzucić, zautomatyzować coś i ma wsparcie dla HomeKit, a ta pojedyncza śrubka fajnie spakowana. A jak wygląda Smart Switch Sub Assembly? Jest mniejszy. In-wall Relay Switch. A tutaj też jeszcze. A tu się tak. O proszę. A ja to jak barbarzyńca przecinam, a oni tutaj takie ładne te robią. A teraz mi się to przykleiło. Wyjdziesz. Może być w tą stronę. Jak ci wygodniej. Też jest ciekawe opakowanie. Też mam taki knefel, za który sobie ciągnę. Oczywiście, jeżeli nie wcisnę go do środka i wtedy cały misterny plan. Dobra. Mamy kabelki. Proszę. Biały. Z czarnym oraz czerwony z czarnym. Bezpośrednio kable oraz kosteczka na końcu, żebyśmy mogli wpiąć. No i samo urządzenie. Wygląda ciekawie. Tutaj widzę, że mamy taśmę klejącą dwustronną, żeby to przykleić gdzieś. Też ma maksymalnie 3 ampery. Made in China. Nie ma wsparcia dla HomeKit, chyba że gdzieś tutaj jest, bo tu jest instrukcja. Tam chyba nie widziałem instrukcji. Smart Switch Sub Assembly Instruction Manual. Tak, panel control wire. OK, ciekawie. Cała instrukcja. W jaki sposób sobie to wpiąć za włącznik światła i podłączyć bezpośrednio do włącznika światła. Tylko to jest przygotowane pod puszkę kwadratową. No bo mimo wszystko jest to producent chiński, więc ciekawe, jak to wyjdzie. Ale widzicie, jest niewielki. Ten chyba wydaje mi się, że faktycznie jest mniejszy od Sonofa Mini. Aczkolwiek tu chyba się człowiek trochę natrudzi, żeby to faktycznie działało, bo jeżeli dobrze widzę, to urządzenie musi być wpięte do włącznika światła, a to urządzenie musi być wpięte do żarówki. Więc potrzebujemy dwa takie rozwiązania, żeby faktycznie sobie coś zautomatyzować. Wtedy OK, dlatego mamy tutaj HomeKit, bo on sobie steruje żarówką w ten sposób. Ale żeby mieć dwie żarówki podpięte, też to tu jest nawet na diagramie, żeby mieć dwie żarówki wpięte pod jeden włącznik, to potrzebujemy dwa takie i jeden taki. Czy to jest oszczędność? Mam wątpliwości. Podepniemy, zobaczymy, sprawdzimy i damy Wam znać, jak sobie poradziło. A na koniec tajemnicze pudło dla fanów Apple. X-Reart. To jest faktycznie coś, co jest wyłącznie dla fanów Apple i co prawdopodobnie za mną zostanie powieszone. To jest coś naprawdę fajnego. Proszę. Tak wygląda opakowanie pudełka. Dalej do końca nie wiadomo, co to jest. Zabezpieczenie. I do otwarcia. Jeśli lubicie Apple'a, to lubicie też pewnie starszy sprzęt od Apple'a. Ja miałem do wyboru od kultowego 3G, którego nie miałem. Zawsze marzyłem o nim, żeby go mieć, ale go nie miałem. Do X'a, którego faktycznie miałem. Więc mamy tutaj, moi drodzy, 3G rozłożone na czynniki pierwsze z wszystkimi jego elementami. Możemy sobie pooglądać. Bardzo fajny, edukacyjny sprzęt. Zresztą zrobię o nim film, jeżeli chodzi o budowę jeszcze właśnie wtedy tego iPhone'a. Bardzo fajny element dla każdego, kto lubi Apple'a, moim zdaniem, i chce sobie takie rozłożenie na części pierwsze gdzieś powiesić, bo mamy i wyświetlacz, obudowę, mamy pokazane, gdzie był głośnik, gdzie był mikrofon. Tutaj jest naprawdę, jak wygląda taśma do ładowania, sama główna obudowa, przycisk z... Jeszcze nawet nie Touch ID, bo wtedy jeszcze nie było Touch ID, on dopiero się podejrzewa pojawił w 5S, jak pamiętam. Naprawdę fajny sprzęcior. I o, wejście na kartę SIM, jeszcze taką oldschoolową, taką dużą. No bo to mimo wszystko jest 3G. Kamera, która jest tutaj, która była tylko taką pineską, a teraz przecież wszyscy mamy te ogromne wyspy aparatów. Na koniec daję Wam zatem taką oto fajną ramkę dla wszystkich fanów Apple'a. Można sobie powiesić, kupić one.
No, kosztuje tam około $200-250, ale jeżeli naprawdę uwielbiacie Apple, podobnie jak ja, to myślę, że taki prezent dla jakiegoś fana też jest spoko. Będzie dedykowany film, przejdę sobie dokładnie wszystkie te części i trochę powspominam czasy tych telefonów. To było piękne, kiedy one się pojawiały. I tym znowu nostalgicznym sprzętem zaczynałem nostalgicznie i kończę. Serdecznie zapraszam Was do naszych kolejnych filmów i udanych wakacji, koniecznie smart.